Cześć! Dzisiaj zaproszę Cię do treningu Pilates na dużej piłce. Zapraszam do ćwiczeń. Zaczniemy sobie od rozgrzewki. Usiądź na piłce. Najlepiej tak na początku piłki. Pamiętaj, że w ćwiczeniach, w siedzeniu na piłce staramy się utrzymywać pomiędzy podudziami a udami kąt 90 stopni lub wyżej. W ten sposób, nie obciążając stawów kolanowych, staramy się również, żeby kolana były troszeczkę niżej niż biodra. Zwróćcie uwagę, jak mocno napompowana jest piłka. Czasem ją wystarczy lekko dopompować, żeby przybrać odpowiednią pozycję na piłce. Zaczniemy od pozycji, od ułożenia miednicy, a więc proszę delikatnie podnieść kość pod pośladek, a następnie wykonaj ruch przeciwny. Tyło pochylenie i przodo pochylenie miednicy. Lekko w tył i lekko w przód. Oddychaj, wdech nosem i wydech ustami. Wydech, wdech, wydech. Wdech i postaraj się zatrzymać na środku między tymi dwoma wychyleniami. Teraz ułóż dłonie w dolnej części żeber, mniej więcej tak, żeby Twoje palce środkowe się połączyły. Na wdechu poczuj, jak żebra rozsuwają się w przód, do boków, w tył. Z wydechem żebra zwężają się, z powrotem osuwając w dół w kierunku miednicy. Wdech nosem, nie unoś barków. Wydech ustami. Wdech i wydech. Z wydechem lekko napnij brzuch, przypnij pępek w kierunku kręgosłupa i podnieś do góry. Wdech i wydech. Wykonaj kilka takich powtórzeń, a następnie, utrzymując delikatne napięcie w brzuchu, zacznij ćwiczenia. Zaczniemy sobie od skłonu w przód, od rolowania w dół. Wpuść ręce pomiędzy swoje uda, zacznij się stopniowo odklejać tak jakby od ściany, a więc zaokrąglasz plecy, opuszczasz głowę w dół. Pamiętajcie, nie róbcie tak, oddalamy barki od uszu i napinamy mięśnie brzucha. Ten brzuch nas opuszcza w dół. Zrób wdech, przyklej łopatki do żeber i na wydechu wciągasz do góry, wciągasz brzuch, pędzel do kręgosłupa i stopniowo kręg po kręgu prostujesz się, na końcu prostujesz głowę. Wdech, wydłuż kręgosłup i wydech. Opuść lekko głowę, brodę do mostka, mostek do żeber, żebra do brzucha. Wydech, zrób wdech i wydech, zbliż lekko pośladki ku sobie, napnij wewnętrzne partie uda, przede wszystkim napnij brzuch, kiedy się unosisz. I znowu wdech i wydech. Tym razem dodamy do tego delikatny wyprost nóg, w kolanach i ugnij z powrotem, kręg po kręgu zroluj się w górę. Jeszcze raz wdech i wydech, pchnij teraz delikatnie biodra w tył, paluszki stóp zadzieramy do góry, czujemy, że mocniej rozciągamy tył uda jednego i drugiego. I znowu przybliż tułów do uda i wciągając brzuch stopniowo wyprostuj. Jeszcze jeden raz, wdech i wydech w dół. Unieś palce i teraz spróbuj wyciągnąć się od barki od uszu, wyciągnij ramiona, ściągnij łopatki w dół, wydłuż tył szyi, pchnij biodra w tył, wciągnij lekko brzuch, zabezpiecz w ten sposób dolne plecy. Wdech i wydech, stopniowo odkładamy kręg po kręgu, rolujemy się w dół. Tak jak jesteście, proszę, żebyście stopy trzymali płasko na macie. Zaczynamy krążyć. Przede wszystkim skupiamy się na krążeniu koła w jedną stronę. 6-5 kółeczek i w drugą stronę. Teraz idziemy wyżej. Rozgrzewamy stawy, rozgrzewamy okolice miednicy. Krążenia nie są bioderkami. W jedną stronę obszerne ruchy i w drugą stronę. Jak słyszycie, piłka wywołuje dodatkowe efekty dźwiękowe. Zatrzymujemy się w środku, unieś w górę, wydłuż się spod stali. Ręce teraz skieruj w tył, ściągnij łopatki, wdech, z wydechem lekko podnieś kość ogonową i lekko zroluj kręgosłup w dół. I wdech, będę do Was bokiem, żeby lepiej widzieć, wydech. I wdech. Ściągnij łopatki i wydech. I wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Pozycja środkowa. Wdech. Skłon do boku. Wydech. Wdech do drugiego boku. Rozciągnij jeden bok ciała i powrót. I wdech. I wydech. Głowa też podąża za ruchem twojego ciała. Wykonaj po 3-4 powtórzenia. A następnie podnieś ręce w górę. Wdech szerokim łukiem. Wydech. Złóż dłonie. Tak, żeby kciuki były mniej więcej na mostku. Palce wskazujące na brodzie, na środku brody. Znowu bokiem, żebyście lepiej widzieli. Łokcie idą troszeczkę niżej niż barki. Cofamy lekko brody w kierunku mostka. Dążymy do wydłużenia szyi. Brzuch jest napięty. Długi kręgosłup, tak jakbyście połknęli kij. Wdech, z wydechem twist. Wdech i z wydechem twist na drugą. I wdech, i wydech, i wdech, i wydech. Ruch jest od pasa wzwyż. Wykonaj 3-4 powtórzenia, a następnie schwyć się ze swoje łokcie. Znowu stopy są płasko na macie, kąt rozwarty między udami a podudziami. Podnieś go się pod pośladek i wróć do góry. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. Jeszcze raz. Wydech. Wdech. Teraz otwórz ręce szeroko, ściągając łopatki. I wydech. I wdech. I wydech. Plecy w tej drugiej fazie ruchu na wydechu przybierają kształt literki C. Barki nie są w górze barki. Dramat uszu, brzuch jest napięty. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Wdech, teraz obróć grzbiety dłoni do sufitu, zrobimy sobie skręt połączony ze skłonem, pozycja piłę, wydłuż kręgosłup, wdech, z wydechem skręć i skłon się, prostujemy prawą nogę w kolanie, mały palec lewej dłoni do małego palca prawej stopy, wydłuż się po przekątnej, rozciągnij kręgosłup, rozciągnij nogi i skręt i rozciągnij, wdech i wydech. Na początku wykonuj to ćwiczenie wolno, zwłaszcza jeżeli masz jakiekolwiek problemy typu dyskopatia, wypukliny w kręgosłupie, to rób to naprawdę ostrożnie. Wdech, wydłużenie kręgosłupa, powrót do centrum, wydech, skręt i skłon. Wdech i wydech. Zakończ ćwiczenie. Jesteśmy na kipce. Stopy płasko na macie albo na podłożu, jak wam jest wygodniej. Przejdziemy sobie teraz do lekkiego bansingu. Bansujemy w górę i w dół. W górę i w dół, pośladki mają cały czas kontakt z piłką. Brzuch jest lekko napięty, czubek głowy do sufitu. Oddychamy. Praca mięśni nóg, pośladków, rozgrzewamy się teraz. Rozgrzewamy w dolne partie. No i włączymy do tego górne. To znaczy zaczynamy najpierw krążyć przed ramionami, na zewnątrz. Osiem, 10 kółeczek do środka. Ok, teraz prawa jest na zewnątrz, lewa do środka. I w drugą stronę. Lewa na zewnątrz, prawa do środka. Same przed ramionami. Okej, to teraz przyciągnij barki, obydwa, na zewnątrz, zaczynamy coraz szerzej, cały czas oddychaj wdech nosem, wydech ustami i jeśli pozwala ci na to twoje ciało, to wykonaj szerszy zakres, większe kółeczka i do środka, najpierw mniejsze, stopniowo mniejsze, do środka. I coraz większe. A teraz znowu prawe ramię idzie na zewnątrz, lewe do środka i Spotykamy się w środku, bijąc sobie brawo. I w drugą stronę. Lewe na zewnątrz, prawe do środka. Cały czas balansujemy na piłce. W ten sposób nasz mózg uczy się nowych połączeń. Musimy się skoordynować. I wystarczy. I stopniowo jeszcze sobie zrobimy rozciągnięcie ramion, tak żeby łopatki się z tyłu chciały spotkać. I stopniowo z tego ruchu delikatnie uspokajamy, aż ciało się wyhamuje na piłce. Splatamy dłonie, wypychamy nadgarstki do góry, od dołu, barki od uszu. Wdech i wydech. Wdech. Wydech, obróć na czoło do siebie, wykonaj skłon na prawo, wróć wdech. Z wydechem skłon na lewo, wdech i wydech. I teraz poszerzamy nieco zakres naszego rozkroku i wykonamy pełen okrąg, krążenie całym ciałem. Wdech, wydech. Jeszcze jeden raz w drugą stronę. Wdech i wydech. Wyjdź. Stopy wracają na szerokość ramion bądź bioder. Głowa, delikatny skłon w przód i popatrz przed siebie. I wydech, i wdech, i wydech. Przed siebie lekko unieś brodę do góry. Wykonuj ćwiczenie powoli. Szyja jest wrażliwa. Nie dokuczamy sobie. Zatrzymaj w środku, obróć się na lewo. Delikatnie, kąt mniej więcej 30 stopni, więc nie jest to zbyt mocny skręt. Wydech, wdech, wydech. I teraz zatrzymaj się na prawej brodzie, idzie w dół, w stronę pachy, okręgiem wolno wzdłuż mostka na lewo i z lewej strony wolno wzdłuż mostka na prawo i z prawej na lewą i z lewej krążenie tyłem, potylicą zataczamy półokrąg, wolno. Nie śpiesząc się, staraj się wykonać ładny półokrąg. I w drugą stronę. Zatrzymujemy się w środku i przejdziemy sobie już teraz do treningu. Ok, no to zaczynamy ćwiczenia wzmacniające. Siedzimy na piłce, na początku piłki, kąt rozwarty między udami a pod udziami, zaciągnij ramiona, łokcie są miękkie, barki daleko od uszu, przypinamy pępek do kręgosłupa i do góry, wzrok przed siebie, ściągnij łopatki, przykryj je do swoich żeber, zrób wdech, wydłuż kręgosłup, a na wydechu wychyl się lekko w tył, tyło pochylenie miednicy, podwijamy kość ogonową, spychamy plecy na piłkę, plecy się zaokrąglają, barki daleko od uszu, brzuch się napina i wolno prostujesz się wdech i wydech i wdech i wydech i wdech i wydech. I wdech. Jeszcze raz wydech. I wdech. I teraz do tego ćwiczenia nam pewne pochylnienie. Jeżeli macie stabilną matę, można stopami stać na macie. Wydech. I wdech. Prowadzimy ramię do boku. Wydech. Kierujemy wzrok za ręką. I wdech. I wydech, tyło pochylenie miednicy i wdech. Angażujemy bardziej mięśnie skośne, wydech. I roll up, wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. I do boku. Raz. Wdech i wydech. Zakończ ćwiczenie. Teraz proszę przejść już do pozycji, gdzie plecy mają oparcie, część krzyżowa również. Splatasz dłonie z tyłu na potylicy, łokcie trzymaj szeroko, wydłuż tył szyi. I w pierwszym ruchu miednica idzie lekko do przodu, pochylony jesteś cały czas na piłce. Łopatki chcą się spotkać, unosimy mostek i wydech, powrót, zgięcie, napięcie w mięśniach tułowia i wdech, unieś mostek w górę, opuść głowę, ale cały czas łokcie trzymaj szeroko i wydech, długa szyja i wdech. Wykonaj 10 powtórzeń i wydech. Zwróć uwagę, żeby wykonywać to wolno, dokładnie. I wdech. I wydech. I wdech. Jeszcze 7. I wydech. 6, 5, 4, 3, 2. Ostatni raz. Nie ciągnij szyi w górę. Ok? Schodzimy z piłki. Przechodzimy sobie do ułożenia przodu na piłce. Podeprzyj się palcami stóp, stara się wcisnąć spójną nogę w piłkę, klatkę piersiową odłóż na piłkę, dłonie trzymaj po bokach, ściągnij łopatki w dół, łokcie przykryj do żeber i teraz robiąc wdech, delikatnie chcesz się wyprostować do góry i wydech, odkładasz. Wdech, teraz dodamy też kolanka, wyprost nóg, spójną nogę na piłce i wydech, odkładasz. I wdech. Wydłuż kręgosłup. Ściągnij łopatki w dół. Przyklej je do żeber. Oddaj barki od uszu. I wydech. Z kolejnym powtórzeniem unieś ręce. Tyle, ile dasz radę, ale ściągaj łopatki w dół. Wdech. Wydłużony kręgosłup. I wydech. Odłóż. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Wdech do góry i wydech. Dodamy do tego teraz element dolnej części ciała. Tak, żebyście mieli mniej więcej miejsce przed sobą, za sobą, nóżki ściągnięte, połączone razem, wewnętrzna część ud razem, brzuch i spójną nogę na piłce. Oddal barki od uszu, wzrok w podłoże. Wydłuż swój kręgosłup, robiąc wdech i robiąc wydech. Teraz zaczniemy ćwiczenie. Z wydechem zbliż klatkę piersiową do podłoża, ugnij łokcie, ale nie przesuwaj jeszcze piłki do tyłu. Staraj się unieść delikatnie nogi. Nogi są wyżej niż Twoja głowa, a na wdechu odkładasz nogi, unosisz tułów, wydłużasz kręgosłup. I znowu wydech, zbliżasz głowę do podłoża. I wdech do góry. Wydłużysz kręgosłup. Pozycja łabędzia na piłce. Wydech. I wdech. Wykonaj 8-10 powtórzeń. Zrobimy 8. I wdech. 6, 5. 4, wdech, 3, dwa, ostatni raz, do góry wdech i wydech. Na chwilkę odpocznij, możesz przybrać kształt piłki. A następnie przejdź ponownie na piłkę, podpór na dłoniach, na nogach, napręż mięśnie nóg, przemień szybki kolan w górę, oddal barki od uszu, wydłuż tył szyi, po przekątnej podnosimy prawe ramię, lewą nogę, wydech i wdech, nogi nie podnosisz zbyt wysoko, palce stóp ściągnięte, wzrok skierowany pomiędzy dłonie. Wydłużamy po przekątnej prawe ramię, lewa noga i opuszczamy. Piłka jest pod brzuchem, wydech i wdech. Długa szyja, starajcie się nie kierować wzroku w górę, bo wtedy uciskamy sobie, skracamy sobie kark, mięśnie szyi, powoduje to ucisk na kręgi szyjne. Wdech i wydech. I teraz zostawiamy same nogi w powietrzu, więc wchodzimy na piłkę. Przygotuj górną część ciała, ustabilizuj ją, czyli oddal barki od uszu, ściągnij łopatki w dół ku pośladku, lekko ugnij łokcie na przemienne ruchy nóg. Raz prawa, raz lewa. Długa szyja, nóżki są naprężone. Robimy wdech nosem i wydech ustami. Policz do 5, robiąc wdech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech nosem i wydech ustami. Wdech i wydech. Wykonaj 4-5 takich powtórzeń. A następnie zacznij zwalniać. Odłóż proszę nogi. I teraz górna część ciała. Wyciągnij prawe ramię, lewe ramię. Oddal barki od uszu. Ściągnij w dół, wzrok przed siebie. I naprzemienne ruchy górnej części ciała. Jeśli będzie Ci za trudno, możesz się oprzeć piętami o ścianę albo zostać na ugiętych nogach. Tak? W ten sposób jest łatwiej. Tylko staramy się, żeby spojenie głowy przylegało. Wdech i wydech. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze jeden raz. Powolutku zwalniamy. Ponownie przytul się do piłki, przybierz kształt piłki. Chwilkę się potocz. Rozluźnij. A następnie przejdziemy sobie do podporu, do klęku wysokiego, a następnie układamy swoje przedramiona na piłce, pochylamy lekko ciało, łączymy razem, sklejamy uda, pośladki, napinamy mięśnie brzucha. W początkowej fazie ćwiczenia łokcie są pod barkami, z wydechem pchasz piłkę, oddalasz od ciała, na wdechu zbliżasz, wydech i wdech, i wydech, i wdech, i wydech. I wdech. Napnij pośladki uda, napnij mocno brzuch. Wykonaj 6-8 powtórzeń. Jeśli chcesz ćwiczyć trudniej, to zapraszam do podporu wyższego. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Minimalny ruch. Wydech i wdech. I jeszcze dwa. Brzuch jest napięty, nie opuszczaj brzucha. Wdech i wydech. Wyjdź z pozycji. Przenieś się do ułożenia w klęku wysokim. Jesteś bokiem. Z klęku wysokiego powoli opadamy na piłkę. Tutaj nie powinien być zbyt duży kąt, tak? To jest źle. Ten kąt powinien być nieco mniejszy. Biodro jest na piłce, kolce biodrowe są mniej więcej w jednej linii. Miednica nie jest skręcona ani w prawo, ani w lewo. Pozycja łatwiejsza, podpór z tyłu, długa szyja, głowa też powinna iść w linii z ciałem. Staramy się przesunąć żebra w dół w kierunku miednicy. Górny koniec biodrowy do sufitu, z tyłu łopatki chcą się spotkać, ściągamy je ku sobie, unosimy górną nogę. Delikatnie rotujemy udo na zewnątrz, stopa jest w pozycji flex i wdech do góry, minimalnie, wydech, powrót do linii z biodrem. Starasz się trzymać długie boki ciała, jedna i druga strona. I wdech, i wydech. I 8, zrobimy po 10 razy. 7, 6, 5. Staraj się nie skracać tego boku, tutaj staramy się trzymać długie. 4. Ktoś, kto czuje, że jest za słabo, może spróbować mocniejszej wersji. Odparcie na obydwu nogach, na krawędziach stóp. I kilka powtórzeń. 3, 2, ostatni raz i odpoczywamy. Kolejne ćwiczenie to leg circus, pozycja wyjściowa, rotujemy udo, naprężamy mięśnie w nodze, nogę kierujemy leciutko w przód, napinamy mięśnie brzucha, rysujemy małe kółka końcami paluszków. Kółek robimy 8 w jedną stronę, krążenia w jedną stronę i 8 w stronę drugą. Kiedy skończysz, odłóż nogę, odpocznij na chwilkę. Wdech, wydech, wdech i wydech. Unieś nogę, stopa flex, wdech, raz, dwa, w przód, wydech, wracasz. Staraj się nie kołysać tułowiem, tułów jest stabilnie, raz, dwa i wydech, i wdech, i wydech, i wdech, raz, dwa i wydech, i 4. Na początku sugeruję zrobić sobie mniejszą ilość powtórzeń, potem możecie zwiększyć, czyli 8 powiedzmy. 3, 2, ostatni raz i wydech i odłóż. To teraz przyjdziemy sobie do ułożenia na macie. Wyciągamy prawy, lewy pośladek. Piłka jest z przodu, chwyć piłkę w dłoni, oddaj barki od uszu, wydłuż tył szyi, wdech z wydechem, przechyl się w tył, zepchnij dolne plecy, zaokrąglij plecy i napnij brzuch i na wdechu unieś mostek w górę. Roll down i roll up. Roll down i roll up. Dodamy do tego element utrudnienia. Jeżeli poczujesz, że jest to dla Ciebie za mocne, zostań w poprzedniej wersji. Kolano przy kolanie, palce stóp ściągnięte, noga prawa naprężona. Wdech i wydech. I wdech w górę. Ta piłka Cię wyciąga jak magnes do góry. Unosisz mostek. I wydech. 3 powtórzenia na jedną stronę, wdech i wydech. I na drugą stronę też 3. Hop, w tył i wdech, i wydech, i wdech, i wydech, wdech do góry i wydech, odłóż. To teraz proszę, wykonaj kilka rozciągnięć, spine stretch, przenieś swoje pośladki na zewnątrz i w tył, zrób wdech, z wydechem rozciągnij piłkę, ale trzymaj barki daleko od uszu, wciągnij brzuch, wdech, wciągając brzuch kręg po kręgu, wyprostuj kręgosłup. Wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech. I wydech. Przechodzimy na drugą stronę. Klęk wysoki, oparcie, zejdź na piłkę. Ja będę ćwiczyła w wersji troszkę trudniejszej. Wy ćwiczycie w wersji dla siebie odpowiedniejszej, czyli albo taka, wariant prostszy, albo właśnie w ten sposób. Podparcie. Miednica się nie skręca. Napinamy mięśnie powerhouse. Staramy się ściągać upadki w dół, górne ramię. Ugięte łoki do sufitu, długa szyja. Unosisz nogę, stopa flex, napnij brzuch i wdech. Stopa pąd, minimalnie podnosisz, starając się nie skracać boków ciała i wydech, i wdech, i wydech. 8, ponieważ wykonaliśmy poprzednią stronę 10 powtórzeń. 6, 5, 4, 3, 2, ostatni raz, chwilkę odpoczynku, zrób wdech, wydech podnieś nogę, zrotuj udo, stopa point i rysujemy małe kółeczka, 8 kółeczek w jedną stronę, bez kołysania tułowiem i w drugą stronę też 8. Ruch jest z całego biodra, nie jest sama stopa krąży. Zatrzymaj i odłóż. Ostatnie ćwiczenie. Wdech, wydech, unieś nogę, stopa w pleks i noga idzie w przód. Raz, dwa, noga wraca tył. I wdech, i tył, wydech. I wdech, i tył, wydech. I sześć. Pięć. Zróbcie sobie miejsce. Teraz musiałam zejść. Nie jest to łatwa, ale pozycja nawet dla mnie, już troszkę już ćwiczę. Wdech. Jeszcze trzy. Dwa. Ostatnie. Rozciągnij się teraz. Przejdź do pozycji w klęku wysokim, piłka przed tobą. I delikatnie pochyl się, jednocześnie przytocz piłkę na swój lewy bok. Głowa może być oparta o piłkę albo zwisać w powietrzu. Staraj się, żeby biodra zostały nad stawy biodrowe nad stawami kolanowymi. Chwileczkę rozciągnij, oddal barki od uszu, odpocznij. Wciągnij lewy brzuch, wróć do centrum i to samo na drugą. Rozciągnij w drugą stronę. Mięśnie grzbietu, mięśnie tułowia. Powolutku wróć do centrum. I teraz przejdziemy już do rolowania w dół. Roll down z piłką. Stopy są albo, nogi są albo razem, albo na szerokość bioder. Ułożenie stóp point bądź flex. Ta pozycja Cię bardziej ustabilizuje, więc na początek proponuję taką pozycję. Przemieszczamy nasze pośladki na zewnątrz i do tyłu. Staramy się dokleić tył, uda, pośladki, brzuszek jest napięty. Przypinamy pępek do kręgosłupa, oddalamy barki od uszu pod brodą. Piłkę do tenisa również możecie sobie wyobrazić, że taką małą piłeczkę do tenisa trzymacie między udami. Taką piłeczkę. Nie można jej puścić. Dodatkowo uruchamiamy mięśnie krocza. Wydłuż kręgosłup, zrób wdech. Z wydechem wychyl się, podwiń kość ogonową pod pośladek, nie odklejaj nóg. Kręg po kręgu opuszczaj kręgosłup w dół, powoli piłka za głowę. Połóżcie się tak, żeby mieć dystans, żeby móc położyć za sobą piłkę, więc potrzeba troszeczkę przestrzeni. Oddal barki od uszu, zrób wdech, wydech, napnij mocno mięśnie brzucha, trzymaj kontakt żeber z miednicą. Zrób wdech, unieś piłkę i wydech, rozciągnij, wciągając brzuch, oddalaj barki od uszu. Wyciągnij w przód, zrób wdech i wydech, podwin kość ogonową i kręg po kręgu wolno artykułuj odkładanie kręgosłupa, wydłużając go na macie. Zrób wdech, unieś w górę mocny brzuch i wydech. Twoje ciało tworzy kształt podkowy, wciągnij brzuch, wdech, pępek do kręgosłupa i wydech, kręg po kręgu w dół. Wykonaj na początku 4-5 powtórzeń. Wdech do góry na mocnym brzuchu, wdech i wydech. Łokcie są miękkie, oddalaj barki od uszu. Jeszcze jeden raz. Wdech do góry, wydech, wdech i wydech. Kręg po kręgu w dół. Ok. Piłkę kładziemy przed sobą, stopy układamy na piłce, utrzymaj kontakt żeber z miednicą, przełożone na za głowę, oddal barki od uszu, ściągnij łopatki ku sobie i przyklej je do maty, wydłuż tył szyi, pod brodą piłka do tenisa, wdech Wydech, wciągnij mocniej brzuch, aktywny powerhouse, zrób jeszcze raz. Wdech, unieś ręce i wyprostuj nogi, wydech. Dolne plecy są w tej fazie delikatnie zaokrąglone, miejsca w lekkim tyłopochyleniu, pępem do kręgosłupa. Jeśli jest Ci trudno utrzymać nóżki proste, wtedy się wyginasz, to wtedy delikatnie ugnij nogi w kolana lub wydłuż czubek głowy do sufitu, klatkę piersiową podnieś w górę. Wdech i wydech, kręg po kręgu z kontrolą wróć. Wykonamy jeszcze 2 powtórzenia. Tiza. Zrób wdech, unieś do góry. Wdech i wydech, wolno tu. Zrób wdech, wydech, wdech i wydech. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej, prawa, lewa strona, kołyszymy. A następnie ramiona unosimy w górę, prostujemy nóżki, wdech i wydech, zbliżamy. Całe stopy na piłce i wdech za głowę i wydech szerokim łukiem. Przygotowanie do double leg stretch, wdech i wydech. Napchnij brzuch, wdech i wydech. Jeżeli masz problem w dole pleców, to pamiętaj o wydłużonym kręgosłupie, czyli możesz to zrobić, podnosząc pośladki, odłóż je w stronę piłeczki i jeszcze raz wdech i wydech. Trzymaj proszę swoje nogi na piłce, łydki na piłce, dłonie z tyłu na potylicę, łokcie są szeroko, łopatki chcą się spotkać. Mocno przytwierdź tułów do maty, pępek do kręgosłupa, a kręgosłup do podłoża. Zrób wdech i na wydechu podnieś się do góry. Prawy bark w stronę lewego kolana, ale nie ciągnij łokcia do kolana, tylko bardziej wychodź barkiem. Druga ręka zostaje w kontakcie z matą. Zrób wdech, wróć z powrotem i wydech. Mięśnie skośne brzucha, przygotowanie do criss-cross. Wdech, wydech. Wdech i wydech do góry. W tym ruchu najpierw wychodzisz w górę, wydech i potem skręcasz i odkładasz. I wdech i wydech. Nie ciągnij szyją. Zrób po 5 powtórzeń na prawą, 5 powtórzeń na lewą. I jeszcze jeden raz. Teraz piłeczkę trzymamy nad klatką piersiową, nóżki są ugięte, kolana w zgięciu, oddal barki od uszu, wydłuż tył szyi i połóż piłkę na piszczele, na wdechu piłka za głowę, na wydechu piłka na nogi i wdech. I wydech. Nogi opuszczasz, ale nie tak, żeby się odklejały plecy. Tak jest niedobrze, tak nie robimy. Mamy cały czas mocny brzuch. I wydech, i wdech. I wydech. Kto chce ćwiczyć trudniej, podnosi górną część ciała. Jeśli jednak zaboli Cię szyja, czujesz dyskomfort w części szyjnej, to odłóż głowę. I jeszcze 3, 2, ostatni raz. Tak jak jesteś, zostań. Wyprostuj prawą nogę i wróć. Wyprostuj lewą nogę i wróć. Nogę ciągniesz w przód, lekko opuszczając. I wdech, i wydech. I wdech, i wydech. Single leg stretch. Dodajemy teraz do tego element utrudnienia. Piłkę przetaczamy raz w prawo, raz w lewo. Wdech. Wdech i wydech. Do boku. Raz i 2. I 4. 3. 2. Zakończ, odłóż piłkę na podłoże. Ułóż swoje stopy na piłce, nieznaczna odległość, szerokość Twoich bioder, dłonie leżą, łopatki przytwierdzone. Zwróć uwagę, żeby ramiona były w rotacji na zewnątrz, czyli żeby tutaj się nie zaokrąglać. Wydłuż tył szyi, pod szyją znowu piłka do tenisa. Zrób wdech, z wydechem napnij brzuch, powerhouse. Zrób jeszcze raz wdech, z wydechem podwiń kościogoną pod pośladek, podnieś bioderka w górę, wyjdź do góry. Kolana są, kolana, uda i biodra w jednej linii. Wdech, skieruj oddech do całego ciała, do nóg i na wydechu wolno opuszczasz górną część kręgosłupa, dolne plecy, na końcu miednica, pośladki. Jeszcze raz wdech i wydech, wyjście w górę. Dociśnij mocno stopy do piłki. Piłka jest elementem, przyrządem równoważnym, więc będziesz czuć, że ciało się kołysze. Twoim zadaniem jest sprawienie, żeby piłka nie kołysała nam się pod nogami, nie wprawiała w ciało w ruch. To Ty kontrolujesz ruch piłki. Wdech i wydech wolno, z kontrolą w dół. Szyja jest rozluźniona. Napnij pośladki, uda, wydech do góry, zrób wdech. I wydech wolno w dół. Wykonaj 6-8 powtórzeń. Wydech. Zrób wdech. I wydech wolno, kręg po kręgu w dół. I znowu wdech i wydech. Podwin kościogoną, podwin. Unieś bioderka. Skontroluj, żeby miednica była równo, żeby nie było przechylenia. I kręg po kręgu w dół, będziesz czuć tył uda, pośladki, jeszcze dwa, wydech, zrób wdech i wydech, odłóż w dół, jeszcze jeden raz, wdech i wydech, góra, wdech i wydech, wolno, kręg po kręgu w dół, przynieś piłkę, proszę, w swoje dłonie. Nogi proste, palce stóp ściągnięte, napnij brzuch, zrób wdech. Unieś się do góry poprzez rolowanie, wydech i rozluźnij. I przejdź do pozycji w siadzie, w delikatnym rozkroku. Rozkrok jest mniej więcej na szerokość Twojej maty. Wydłuż tył szyi, usiądź na obydwu pośladkach, łokcie są lekko zgięte, barki w dół, pod brodą brzoskwinia. Wydech, twist, raz, dwa, dociśnij piłkę, wdech i wydech. Wdech, wydłuż kręgosłup, wydech, skręt, wdech nosem, wydech ustami, raz, dwa i wdech. I wydech. Wykonaj po 3-4 powtórzenia na prawo i na lewo. Wdech i wydech. I z powrotem wracamy do pozycji w leżeniu na plecach. Wychyl kręgosłup i kręg po kręgu połóż na matę, na końcu głowa. Ugnij nogi w kolanach, połóż piłkę, wyprostuj nóżki. Napnij mięśnie brzucha, łydki są na piłce, ramiona wzdłuż ciała, rotacja na zewnątrz ramion, łopatki przytwierdzone, szeroka linia obojczyków. Zrób wdech, z wydechem unieś biodra w górę, pozycja mostu, wariant trudniejszy, bo musisz sprawić, żeby piłka nie ruszała się piłką, tak? Teraz czujesz bardziej ten element równowagi. Zrób wdech i wydech, kręg po kręgu, wolno w dół i jeszcze raz wdech, wydech do góry. Wdech i wydech wolno, z kontrolą, wydłuż kręgosłup na podłożu. Jeśli chcesz spróbować większego wyzwania, unieś do góry, trzymaj kontakt żeber z miednicą, nie wypychaj żeber, trzymaj piłkę i powolutku unosimy w górę prawą nogę, wdech, wydech, opuść, lewa, wdech i wydech, opuść. Prawa, wdech, wydech, opuść, lewa, twarz rozluźniona, zrelaksowana, jeszcze raz, hop, opuść i wdech, i wydech, opuść, zrób wdech, z wydechem kręg po kręgu Zranuj się w górę, ramiona za głowę, zrób wdech, wydech, wdech do góry i wydech. Opuść, rozłóż nóżki, wyciągnę zewnątrz swoje mięśnie pośladków, ćwiczenie, które się nazywa piła. Wydłuż kręgosłup, wdech, z wydechem skręć i prawe ramię prowadzimy krawędzią ręki, piłkę w stronę palców lewej stopy, czubek głowy ciągnie w kierunku stopy, drugie ramię wyciągnięte, ramiona staramy się trzymać mniej więcej w jednej linii, wciągamy brzuch, wracamy do pozycji pionowej, wdech, wydech, na wydłużonym kręgosłupie skręcamy, rozciągamy się w drugą stronę, bark ciągnie prawy w dół, lewe ramię wyciągnięte w stronę stopy prawej, wciągnij brzuch, wdech i wydech. I wdech. I wydech. Jeszcze jeden raz. Trzy razy. Raz na prawą, raz na lewą. I wydech. I wdech. I wydech. Zakończ ćwiczenie. Dziękuję za uwagę. To teraz zapraszam na ćwiczenia rozciągające. To teraz się troszkę rozciągniemy. Tak na koniec treningu. Przejdź do pozycji, kiedy jesteś na piłce. Ułóż się tak, żeby móc też w końcowej fazie ułożyć głowę na piłce. Ręce ułóż do boku, wyprostuj nóżki w kolanach. Jeśli zjeżdżasz, to trzymaj się palcami stóp o framugę, o ścianę. Ręce w bok, tak żeby poczuć rozciągnięcie na klatce piersiowej. Nogi mogą być też delikatnie zgięte, zwłaszcza jak czujesz ucisk w części lędźwiowej, to dociśnij ją do piłki. Delikatnie, tylko prostuj. Rozciągaj przód bioder. I ramiona mogą iść w tył, szeroko, na kształt literki V, spokojnie oddychaj, odpocznij chwilkę. I po chwili, po jakichś 20 sekundach, powoli wychodzimy pozycji. Teraz piłka jest z przodu, rozciągamy, palce stóp skierujcie do środka, połóżcie czoło na piłce. Można też trzymać piłkę wyciągniętą, brzuszek lekko wciągnięty. Rozciągamy tył uda. Uginamy kolanka. Prawą nogę krzyżujemy przez lewą i teraz delikatnie skręcamy. Chwytamy się dosyć szeroko piłki. Oddalaj barki od uszu. Pośladki ciągną w tył. Powolutku wracamy do środka. Zmieniamy skrzyżowanie. Zaplatamy lewą, krzyżujemy przez prawą i rozciągamy do boku. Rozluźnij twarz. Wracamy do środka. Siadamy na piłce. Trzymamy wyciągnięty delikatnie brzuszek. Prawe ramię prowadzimy bokiem. Uginamy dłoń. Układamy ją pomiędzy łopatki, łokieć przy żebrach. Lewe ramię w górę. Ugnij. Odłóż dłoń od góry pomiędzy łopatki. Ciągniesz ramieniem w górę. W kierunku sufitu, po skosie, tak żeby tutaj otworzyć mięśnie przy klatce piersiowej. Wydłuż tył szyi, ten łokieć ciągnie w dół w kierunku żeber. Wdech i wydech. Wychodzimy z pozycji, uginamy prawą, lewą rękę, odkładamy dłoń między łopatki od dołu, prawe ramię od góry. Dłonie mogą się zetknąć, nie muszą. Można trzymać też ewentualnie pasek z tyłu. wydłuż tył szyi, czubek głowy do sufitu, a następnie wolno wychodzimy z pozycji, najpierw jedna ręka, potem druga. Góra, wdech i wydech. Dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików, które niebawem pojawią się na moim kanale. Do zobaczenia!